Cześć, witamy Was w programie, który jeszcze nie ma nazwy, ale w programie. Zajmij się miejscem. Cześć, witamy Was w programie, który jeszcze nie wiemy jak się nazywa, ale mam nadzieję, że już niedługo do tego wrócimy. Tomasz Adamski i Mateusz Ochman. Dzisiaj odpowiadamy na Wasze pytania. Tempo, tempo, to musi być szybko, to musi być, wiesz, superowo. Jak mówią wszyscy ci, że nie, liturgia, to się musi dziać, to musi być akcja. Idziemy. Pierwsze pytanie. Kochane bez imprimatur. Dlaczego czcimy figury i dlaczego czcimy świętych? Odpowiadam krótko, zwięźle i na temat. W swoim portfelu noszę zdjęcia mojej mamy, moich sióstr i mojej dziewczyny. Nie kocham tych zdjęć. Kocham osoby, które one przedstawiają. Tak samo jest z figurami. Co do świętych, to czcimy ich dlatego, ponieważ nauczyli nas oni, jak w szczególny sposób ukochać Pana Boga. I dlatego oddajemy im cześć. Drogi mojemu sercu Tomku, dlaczego obchodzimy w niebowzięcie? Pismo Święte nic o tym nie mówi. Pismo Święte nie mówi też nic na temat homoousios, czyli współistotne, to co mamy w credo. Od 325 roku, czyli od soboru w Nicei, tak naprawdę Kościół nie opiera się tylko na Biblii, ale już w tym momencie opiera się na tradycji. Z dogmat, który jest z 1950 roku, a który wyraża tak naprawdę wiarę Kościoła jeszcze pierwotnego sprzed ponad 1000 lat, tak naprawdę nie widzę w tym żadnej sprzeczności. Wszystko jest w porządku. Bez imprimatur approved. Najprzystojniejszy Mateuszu wszystkich internetów. Dlaczego dziewczyny noszą nakrycia głowy w kościele, a mężczyźni nie? Teraz będę się kąpał w bimblach. Święty Paweł w 11 rozdziale listu do Koryntian pisze: każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując odkrytą głową, hańbi swoją głowę. Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga. A kobieta jest chwałą mężczyzny. Handluj z tym. Tak zupełnie serio. Chodzi o to, że kobieta odkrywając swoje włosy, jeszcze je rozpuszczając, podkreśla swoje wdzięki, a wiadomo, że podczas zgromadzenia liturgicznego, oddając chwałę Panu Bogu, nie powinniśmy skupiać się na tym, że jakaś pani obok nas jest bardzo piękna, a wiadomo, że panie są ogólnie piękne. Dlatego, żeby nie rozpraszać mężczyzn, kobiety powinny nakrywać swoje głowy i nie tylko. Tomaszu, czy dziewczęta mogą być ministrantkami? Dziewczęta nie mogą być ministrantkami, ale mogą służyć w mszy. Albo służyć po prostu w kościele. Jest wiele różnych aktywności, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że kobiety, dziewczyny mogą się za to zabrać. Natomiast nie są... Jeżeli do zadania tego pytania, tak jak otrzymaliśmy to w mailu, zainspirował Cię nasz odcinek o kapłaństwie kobiet, to również tam znajdujesz odpowiedź na to, co tak naprawdę Cię nurtuje. Jeżeli naprawdę odczuwasz tak wielką potrzebę służby w kościele, to musisz zaakceptować też w tym kościele swoje miejsce. Doskonale wiesz, że ministranci mają między sobą różne funkcje i to w zgromadzeniu liturgicznym i w samej wspólnocie. Jest też miejsce dla kobiet w kościele, nawet bardzo duże. Jego eminencjo Mateuszu, czy odpusty zupełne, które miały mieć miejsce w okresie sede vacante, są ważne? Przecież nie było wtedy intencji papieskich. Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Są modlitwy w intencjach papieskich i w intencjach papieża. W przypadku sede vacante nie było modlitwy w intencji papieża, ponieważ papieża nie było. Ale były intencje papieskie, czyli te, które papież nosi lub nosił w sercu. Intencje papieskie zapowiadane są z odpowiednim wyprzedzeniem, dlatego w okresie sede vacante wiedzieliśmy, jakie one są, dlatego też mogliśmy modlić się w intencjach intencji papieskich. Źle to brzmi, ale nie wiem, jak to inaczej ubrać w słowa. Modlitwa w intencjach papieskich jest czymś innym niż modlitwa w intencji papieża. Misiaczku, to chyba to do nie, ciebie. To nie to... Czy Kościół tępi herezję? Oczywiście, że tępi herezję, ma nawet osobny urząd do tego, nazywa się Kongregacja Nauki Wiary. Mało tego, jej prefektem był niedawny papież, jeszcze żyjący, papież emeryt, Benedykt XVI. Kongregacja Nauki Wiary jest spadkobiercą Świętej Inkwizycji. Nie myli z Inkwizycją Hiszpańską. Na dzisiaj to tyle, jeśli chodzi o nasz program bez nazwy. Zachęcamy Was, po pierwsze, wysyłanie nam pytań do następnego odcinka na adres manipularz@gmail.com. Po drugie, wysyłanie nam propozycji nazwy, a to jest konkurs. Konkurs, w którym można wygrać pomachanie w następnym odcinku bez imprimatur. Myślę, że nagroda jest warta. I po trzecie, do subskrypcji naszego kanału. Buziaczki, papatki, eluszki. No to buziaczki. Hejki.
Thank you.